Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, którymi są Samorząd Gminy Tarnów, Przedszkole i Szkoła w Tarnowcu, pragnę wszystkich Państwa bardzo serdecznie powitać na naszym przyszkolnym terenie. Okazja do dzisiejszej uroczystości jest podwójna, wszak są to obchody, gminne obchody Dnia Dziecka oraz 30-lecie naszego przedszkola. Bardzo cieszymy się, iż są z nami Państwo dzisiaj. Pragnę bardzo serdecznie powitać zastępców wójta gminy Tarnów, panią Elżbietę Chrząszcz i pana Sławomira Wojtasika. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa radnych, wszystkich zaproszonych gości. Jednak szczególnie serdecznie pragnę powitać tych, którzy są bohaterami i powodem dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witam dzieci przedszkolne wraz z rodzicami oraz uczniów naszej szkoły Młodzież Gimnazjum. Bardzo serdecznie witam mieszkańców Tarnowca i wszystkich Państwa, którzy zechcieliście z nami spędzić to sobotnie popołudnie. Ponieważ, tak jak powiedziałam, dzisiaj obchodzimy także 30-lecie przedszkola w Tarnowcu, o zabranie głosu proszę dyrektora przedszkola, panią Joannę Tomasik. Szanowni Państwo, dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym w historii naszego przedszkola. Obchodzimy bowiem jubileusz 30-lecia przedszkola. Przedszkole w Tarnowcu wybudowano w czynie społecznym jako dar załogi Państwowego Ośrodka Maszynowego z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka z inicjatywy dyrektora Józefa Szynala. Od tego czasu przedszkole objęło opieką około 3000 dzieci. Budynek, otoczenie, jak i wnętrze i baza przedszkola ciągle zmienia swój wygląd, gdyż jest systematycznie modernizowany. W przyszłości mający wpływ na dalszą edukację. Dlatego też w pracy z dziećmi stosujemy różne metody, przy których przeważają metody aktywizujące. Przygotowujemy dzieci do dalszego etapu kształcenia. Szanowni Państwo, dzisiejsze święto skłania także do refleksji, do zastanowienia się nad tym, co udało nam się osiągnąć, jakie cele stoją jeszcze przed nami. Pozwólcie Państwo, że w kilku słowach powiem o naszych sukcesach. Jesteśmy laureatami ogólnopolskiego konkursu Przyjaźni Środowisku. Po raz kolejny zdobyliśmy drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym Akademii Misia Haribo. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w ogólnopolskiej akcji Drzewko za butelkę w kategorii przedszkola. Pierwsze miejsce w przeglądzie grup kolędniczych w Łękawce. To są osiągnięcia tylko tego roku, a dodać do tego należy jeszcze szereg akcji charytatywnych, do których się przyłączamy lub sami inicjujemy. W tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne podziękowania samorządowi gminy Tarnów na ręce wójta gminy Tarnów. Dziękuję bardzo za owocną współpracę. Serdecznie dziękuję rodzicom, którzy z roku na rok obdarzają nas zaufaniem i powierzają nam swoje największe skarby. Dziękuję samorządowi, szanowni Państwo, za to, za zaufanie, za pomoc materialną, za każdy dobry gest, słowo, za wsparcie i za zrozumienie. Słowa uznania i podziękowania kieruję do pracowników naszego przedszkola, którzy na co dzień dbają o to, by nasza placówka funkcjonowała na jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, zanim zaproszę na występy naszych podopiecznych, chcę Wam zdradzić jedną tajemnicę, która na długo pozwala pozostać młodym i zachować radość życia. Nauczmy się od naszych dzieci trzech rzeczy. Cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragniemy. Dziękuję. Teraz zapraszam Państwa na występy przedszkolaków. Thank you.
naszej gminie, które w całej okolicy z tego słynie. Tu, gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka. Ale jedno jest przedszkole w naszej gminie, które w całej okolicy z tego słynie. Tu, gdzie każde dziecko śmieje się do dziecka i gdzie uśmiech tak się toczy jak piłeczka. Są przedszkola, jak i technika, okna mają wesołe jakońca, a w ogródku bujane koniki i huśtawki na wietrze tańczące. Ale jedno jest przedszkole w naszej gminie, które w całej